Bóg zwleka z realizacją moich próśb, albo po prostu w ogóle ich nie słucha. Myślę, że duża część z nas miała taką myśl, kiedy przechodziła przez próg kościoła albo siadała w kościelnej ławce. Żeby na nią odpowiedzieć, spójrzmy może na te modlitwy, które na pewno zostały wysłuchane. Jest ich całkiem sporo, takich przykładów w Piśmie Świętym. I tutaj pójdziemy za Benedyktem XVI, który w swoich fenomenalnych katechezach o modlitwie właśnie te sceny bardzo precyzyjnie analizuje. Dodam tylko, że te sceny, które tutaj wybraliśmy, są takimi rentgenami modlitewnymi. To znaczy widać jak na dłoni proszącego to, o co prosi, i widać też reakcję Boga, jak i to, co ten proszący tak finalnie otrzymuje. Dzisiaj na pierwszy ogień idzie Abraham i scena, w której Bóg przychodzi do niego i mówi mu o tym, że chce ukrócić grzech Sodomy i Gomory poprzez zniszczenie tych miast. To jest scena, w której Abraham bardzo szybko reaguje. To odpowiada Bogu, pyta Boga, czy w takim razie spotka ten sam los tych grzeszników, jak i sprawiedliwych, którzy mogliby w mieście się przecież tam znaleźć. Co więcej, Abraham jest na tyle odważny, że pyta Boga, czy jeżeli znaleźliby się w tym mieście jacyś sprawiedliwi, to czy nie ocali całego po prostu miasta? Tutaj w tym momencie rozpoczyna się taki bardzo charakterystyczny bliskowschodni targ, taki dialog, w którym Abraham co chwilę obniża liczbę wymaganych sprawiedliwych, potrzebnych do ocalenia miasta, a Bóg za każdym razem odpowiada, jeżeli znajdę tę liczbę sprawiedliwych, nie zniszczę tego miasta. Abrahamowi udaje się zejść z 50 do 10 sprawiedliwych i Bóg cały czas potwierdza, że faktycznie jeżeli tych 10 sprawiedliwych znajdzie, to nie dokona zniszczenia. Przeanalizujmy teraz tę scenę, co dokładnie tam się dzieje, kto dokładnie i jak się zachowuje. Na początek sam Bóg. Zauważcie, że Bóg angażuje Abrahama w tę modlitwę, to znaczy to on go prowokuje do tej modlitwy. Zauważcie też, że jest bardzo cierpliwy, to znaczy tych próśb jest tam 5 czy 6 i on za każdym razem odpowiada pełnym zdaniem w sposób bardzo cierpliwy i taki wyrozumiały. Bardzo szanuje Abrahama. Jaki jest Abraham? Abraham jest przede wszystkim bardzo ufny. To znaczy on nie boi się, że Bóg mu jakoś odpowie w sposób bardzo agresywny, nie boi się, że zostanie odrzucony. Wychodzi też poza swoją strefę komfortu. On wie, że rozmawia z Bogiem, a jednak cały czas go prosi, cały czas przesuwa te granice. O co prosi Abraham w tej scenie? Bo to dla nas jest, myślę, dosyć istotne. On prosi tak naprawdę o ocalenie miasta, ale w gruncie rzeczy o przebaczenie grzechów. O to, żeby Bóg wybaczył to, co było złego uczynione w tych dwóch miastach i rozpoczął na nowo, to znaczy przerwał ten grzech właśnie okazując przebaczenie. I co faktycznie otrzymuje? Otóż Abraham przede wszystkim otrzymuje możliwość poznania Boga, to znaczy widzi, na ile Bóg jest, jak bardzo Bóg jest miłosierny. Widzi to, że Bogu tak naprawdę zależy na ocaleniu grzesznika, a nie na jego zagładzie, nie na zniszczeniu miasta. To jest pragnienie Boga. I Abrahamowi udaje się to odkryć, udaje się wejść w taką bliską dosyć relację z Bogiem. To pierwsza rzecz. A druga, i ta myślę bardzo istotna, jest to, że Bóg wysłuchuje prośby Abrahama. No, można by oczywiście powiedzieć, no jak to, przecież Sodoma i Gomora finalnie zostały zniszczone. Tak, nie znalazło się tam 10 sprawiedliwych. Ale papież Benedykt XVI świetnie zauważa jedną rzecz, że chociaż nie jest oczywiście to eksplicite wypowiedziane przez Abrahama, to jednak Bóg w swoich planach też czyni zadość prośbie Abrahama, ponieważ Bóg w pewnym momencie, w pełni czasów, posyła swojego syna. I po co to robi? No chociażby po to, żeby był przynajmniej jeden sprawiedliwy w ludzkości, ze względu na którego zawsze ludzkość będzie mogła dostąpić odpuszczenia grzechów. To znaczy, żeby nie było takiej sytuacji już więcej, jak było z Sodomą i Gomorą, gdzie ci sprawiedliwi po prostu się nie znaleźli. Dzięki Wam serdecznie za wspólnie spędzony czas. Zapraszam do wszystkich naszych produkcji Catholic Voices i do zobaczenia.